Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym dniu. Piątek, piąteczek, piątunio u mnie, u Was jak to oglądacie sobota, więc jeszcze lepiej. Moi drodzy, ja dzisiaj robię sobie chwilowe wagary i jadę na spotkanie z zarąbistymi ludźmi, a w zasadzie z ludźmi po fachu. Można powiedzieć, że taka mała integracja. Czekajcie, chodźcie tu bliżej. Ale chcę Wam coś pokazać, bo będę w zarąbistym miejscu. Także tak, jest godzina po 8. Ja dzisiaj robię sprzątanie lodówki, jakąś wędlinę tutaj skrajam do tych moich jajek. Ale nie dodaję za to dzisiaj żadnych warzyw, bo po prostu nie mam na nie smaka. No i dzisiaj raczej pewnie też mi się nie uda pójść na rower, ale a może się uda, może się zaskoczę. Jezus, jak tu głośno. Także tak, przez okno wygląda, że jest fajnie, ale to wiecie, przez okno. A jak będzie w rzeczywistości, to już druga sprawa, prawda? Bo to może być... Uhu, ekspres się wyłączył. Czekajcie, podstawiłam kubek. Tak, podstawiłam. Jeszcze muszę przed wyjściem włączyć zmywarkę i pralkę. No i żebym nie zapomniała wziąć siateczek na zakupki. Bo po tym spotkaniu, bo to wiecie, nie będzie nie wiadomo jakie, długie, chociaż różnie może być, ale po tym spotkaniu chciałabym jeszcze skoczyć na jakieś zakupy. Jakieś takie ładne białe jajka z Lidlu były, takie jak na pisanki idealne. No i tak, moi drodzy, jutro mam wolne, nie pracujemy, a dzisiaj wiecie to właśnie, bo dzisiaj jeszcze by się przydał jakiś szybki, fajny obiad, tylko powiem Wam szczerze, bo ja wczoraj tak mówiłam o tym makaronie i dalej podtrzymuję myśl z tą makaroną, tylko zobaczymy, o której ja wrócę, bo jeżeli będzie już jakaś główkowata godzina, a może tak być, to najwyżej coś kupię po drodze. I też będzie dobrze. Też będzie dobrze. Nawet bardzo. A jeszcze muszę wziąć delikatny upominek dla gości, ale nie będę Wam pokazywać tego upominku, bo moglibyście się kapnąć, gdzie jadę. Znaczy kapnąć, Boże, co ja za tajemnicę robię? Co ja za tajemnicę robię? Oj, kobito, kobito. Wiecie co, dwa plasterki wędliny, a tej jajecznicy zrobiło się od razu jakby dwa razy tyle. A tu tylko są trzy pieczarki, trzy jajka i dwa plasterki wędliny. I mam bułeczkę, więc wezmę sobie bułeczkę do tego. No i tak, takie śniadanie. Mam nadzieję, że nie będzie tam zbyt wiele do jedzenia, żeby nie było pokuszenia. Także... A powiem Wam, że znowu mnie ta waga denerwuje. Znowu mnie już to tak denerwuje, że matko i córko, normalnie. Ale z tym światłem to też dzisiaj jest jakiś przypał. Dobra, moi drodzy, ja uciekam jeść. Powstawiam sobie tę pralkę, zmywarkę, żebym... Jezu, jak ja wyglądam z tymi włosami dzisiaj jak normalnie mop. Też mnie podkusiło na huźwa fale Loki Koki. Ta-dam, ta-dam. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wiem, ile jest stopni, ale jest super. Jest fajnie ciepło. Na razie mam jeszcze bluzę.
Kurczę, jak mnie coś noga ci się boli. Ale... To nic, moi drodzy. To nic. Rozchodzimy. Idę puścić alpaczki, żeby już sobie chodziły, chociaż to jeszcze nie godzina, ale niech sobie pochodzą, bo pogoda wygląda cudownie. Czekajcie, bo ja się tam zapatrzyłam. Cześć! Ze ściołem można wyjść. Jak tam wodę jeszcze macie? Macie, bo jest ciepło. To jest ważna sprawa. Chodźmy. Dzień dobry wszystkim. Cześć. A kukaracza. Teraz sobie chłopaków wypuściłam. To jeszcze muszę szybko lecieć do auta i wyjechać, zanim wykumają bazę, że matka wyrusza. Także ja pospakowałam wszystko, co potrzebuję. I gdzieś za około godzinkę będę na miejscu. Czekajcie, nie. Bo nie wzięłam. Jeszcze muszę wrócić do domu. Jeszcze muszę na chwilę wrócić do domu, bo zapomniałam prezentu. No dobra, moi drodzy. My widzimy się już na miejscu. O ile się uda nagrywać, bo ja tak mówię, że widzimy się na miejscu, a nie wiem, czy tam się da, ale zrobię wszystko, żeby się dało. No i już. Po herbacie. Jestem z powrotem. I tak naprawdę to nie wiem, od czego mam zacząć i jak mam to powiedzieć. No ale powiem wprost. Nie będę owijać w bawełnę. Nie udało mi się nagrać nic. Nie z tego względu, że byli ludzie czy coś, bo to też. Ale powiem wam, impreza była bardzo fajna. Super. Dostałam specjalne podziękowanie i w ogóle było naprawdę bardzo miło. Dostałam też pięknego kwiatka. Mam go tam z tyłu. Ale to wszystko zepsuł deszcz. Było, słuchajcie, takie oberwanie chmury, że dawno czegoś takiego nie widziałam. I po prostu było, każdy łapał co pod ręką i biegiem uciekał, bo tak lało. Także tyle by było z moich planów, z mojego vloga. Więc ja przyjechałam do domu. Nie byłam jeszcze w domu, bo stwierdziłam, że bez sensu jest jechać do domu, a za chwilę zbierać się i tłuc się z powrotem. Przepraszam. I to jest ta właśnie cholerna pogoda. Pijesz, człowieku, kawę i ziewasz, połykasz ludzi. Po prostu. Także ja idę do Biedronki. Zobaczę, co się tutaj, tylko tak patrzę, czy mam coś na wózek, jakieś drobne. Mam 2,50, czyli coś z tego tutaj wybiorę. Także no widzicie, mimo szczerych chęci, ale wiecie co, postanowiłam, że nie będę wam zdradzać jeszcze, co to miało być, bo jestem tego zdania, że co się odwlecze, to nie uciecze i może się jeszcze uda kiedyś wam to nagrać, a nie chciałabym palić tematu. Także bierzemy ten piątek za rogi, idziemy, mam około, czy już teraz to mam wolne, już mi jest wszystko jedno, mam czas, więc idę, zrobię jakieś porządne zakupy. No nie będą to duże zakupy, bo dużo kupować nie muszę, ale jakieś takie pierdy dyndy i pojadę do domu, tylko najpierw idę do Biedronki, a potem chciałam jeszcze wejść do Lidla. I nie wiem, ale chyba będę musiała wdepnąć do Rossmana, ale to zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Powiem wam, że tak coś nie bardzo mam dzisiaj nastawienie na łażenie po sklepach i to jest ironia losu. Jak nie mam czasu, to bym sobie poszła. A dzisiaj teoretycznie ten czas mam, ale słuchajcie, jakoś tak nie mam chęci. Normalnie mi się nie chce łazić po tych sklepach, ale dobra.
Nie nadaję, tylko idę. Hej, hej, hello, ponieważ ja dzisiaj prowadzę iście koczowniczy tryb życia, to pokażę wam, bo słuchajcie, jest w kiku, znaczy nie patrzcie na to, tu jest żarełko, tu już woda wypita, tu zakupiona następna. To było z Pepko, nie no, to było z Pepko. Dwie gumki do włosów, bo już mam biedę z gumkami i zobaczcie. Różowa, to jest tak, różowa rażąca, kamera tak troszkę inaczej oddaje, różowa rażąca, zielona taka piekielnie rażąca, czy to żółta, bo ja nigdy nie wiem jaki to jest naprawdę kolor, bardzo miłe takie ze streczem koszulki i pomarańczowa taka marchewa, tutaj bardziej wygląda jak czerwona, ale to jest taki pomarańcz marchewa, taki coś jak moje paznokcie pomarańczowe, coś w tym stylu. To są koszulki i słuchajcie, one są teraz w kiku po dychaczu, po 10 zł. I wiecie co, ja wybrałam takie wściekłe kolory, bo ja cały czas mam nadzieję, że w końcu ciepło będzie. A brakowało mi, bo mam z tamtego roku, ale wiecie, takie koszulki powinno się odświeżać raz w roku, żeby ten kolor był taki, żeby one wyglądały i tak sobie właśnie do krótkich spodenek, coś takiego, o. Tu natomiast jest najzwyklejsza koszula do spania, koszulka taka za dwie dyszki z Pepko, za 25, dobra. I no mówię, te koszulki, jeżeli wam brakuje, a chcecie takie nawet koło domu czy coś, to wiadomo, to nie są koszulki jakieś mega tamten, to są fajne właśnie ceny, bo po dychaczu i powiem wam, że są naprawdę chyba cała paleta kolorystyczna. Białe, czarne, zielone, żółte, różowe, jasne, ciemne. Jakie kto sobie życzy. I one u nas stoją przed wejściem na dworze, pod tymi parasolkami. No i jakbym stąd już dzisiaj do was gadała. Słuchajcie, przyjechałam do domu, to nie wiedziałam, w co mam pierwsze ręce włożyć. Boże, jakie to wszystko było stęsknione. Matyśka to do tej pory dziewczyna. Nawet sama siku nie chcesz, nie? Powiedz, matku, nie, tak się nie robi, na tyle czasu się nie zostawia, piesy. Chcesz iść siku? Chcesz iść na dwórek? To chodź. No idź. Nawet siku nie chcesz. Poczekajcie, bo może ona chce pić. Okej. Matunia napojona. Czekajcie, jakieś światło w ogóle zapalę, bo jest, no nie, teraz jest dość jasno, bo tak było przed chwilą ciemno. Wiecie co, muszę wyciągnąć zmywarkę, bo normalnie wszystko stoi w miejscu. Nie lubię tak, wiecie, naprawdę nie lubię, jak mam tak długo, a dzisiaj mi tak zeszło z tym wszystkim. Już dawno nie było takiej sytuacji, żebym ja była tyle godzin poza domem, bo ja wam powiem szczerze, to nie jest żaden wyczyn, ale ja się po prostu martwię, a nikogo nie było w domu i tak jak jeszcze mąż był tam do którejś godziny, no to mi tylko zadzwonił i powiedział, że alpaczki zamknął, bo była straszna burza i widać, że była burza, bo jeszcze mam, Jezu, znowu pada. Dziewczynki moje kochane, ja wam naprawdę wszystkim, które potrzebujecie tego deszczu, ja wam naprawdę szczerze go życzę i przesyłam. Ale tak jak pisałam tutaj chyba Irence w komentarzu, że mam wrażenie i z tego co obserwuję, to ten deszcz pada właściwie nie tam, gdzie najbardziej go potrzeba, tylko pada tu, gdzie jeszcze no jakoś, ojej, jakoś w miarę jest. I później ja narzekam na ten deszcz, wy się biedne denerwujecie, bo wam wszystko schnie, ale powiem wam szczerze, że u mnie to już jest przegina, u mnie cały tydzień pada. No i wiadomo, że no normalnie pada i to tak mocno. Wiadomo, że tego deszczu potrzeba, więc ja wam go wszystkim życzę, bo wiecie co, susza to też nie jest, to jest straszne dziadostwo.
Tym bardziej, tak jak pisałyście, rośliny nie wytrzymują, trawy nie wytrzymują. Wszystko to, co zasiane, nie wytrzymuje. No bo tak, a z drugiej strony ileż można podlewać? Przecież, wiecie, ja sobie mogę podlewać, bo ja za wodę nie płacę. Ja mam, my tu nie mamy wodociągów, kanalizacji, my jesteśmy tutaj, że tak powiem, no w pełni niezależni, prawda? No ale tak jak macie na przykład wodociągów, macie wodomierze, no to dajcie spokój, to przecież to się finalnie zaraz okaże, że ta woda, te nawozy, to wszystko to jest po prostu granie warta świeczki, bo wyhodowanie marchewki czy pietruszki będzie kosztowało 3 razy tyle, co kupienie w sklepie. Chociaż to i tak nigdy nie jest jakoś mega taniej, bo każdy mówi, a bo swoje, bo taniej. No guzik, prawda, to wcale nie jest taniej. A jak jeszcze do tego doliczysz niepoliczalne, czyli nakład pracy, to wcale nie jest taniej, tylko tyle, że no, no jest zdrowiej, no jest niepryskane, wiecie co jecie, no i to chyba głównie cały szkopuł na tym polega, prawda, bo no niestety... Sami wiemy, że nieraz kupujemy coś bio, bioekologiczne, a to z ekologią nic wspólnego nie ma. Chociaż ostatnio słyszałam, że dużo bardziej restrykcyjne kontrole mają być właśnie tych produktów bio i te certyfikaty w razie naruszenia. Się wystraszyłam, że mi tam sitko wpadło, a tam nic nie ma. W razie naruszenia właśnie tych norm mają być odbierane. Więc może coś tutaj jakoś się uspokoi, no ale zobaczcie, ile te wszystkie rzeczy bio kosztują, no. Coś za coś, nie jest nic pryskane, są większe straty, te marchewki nie są już takie, prawda? Tylko to jest normalna marchewka, taka jak kiedyś była w ogródkach, no i to od razu widać, że to jest bio i ekologiczne. Muszę teraz wsadzić, słuchajcie, gary od nowa. Ale najgorszą czynność już zrobiłam, bo nie lubię wyciągać. I powiem wam szczerze, że no zdążyłam przed chwilą właśnie jeszcze tam pójść do alpaczków, dolać im świeżej wody. I tak naprawdę to... Boż, co mi tu stoi? Co mi tu stoi? Tak naprawdę to miałam zobaczyć, jak to jutro... Chociaż mówię, w tej mojej pogodzie, w tej aplikacja iPhone'a to jest dno i wodorosty, jeżeli chodzi o pogodę. Jeżeli mnie tu ktoś słyszy, kto ma jakikolwiek wpływ, to ludzie, naprawta to, bo powiem wam szczerze, że to nijako dobrej pogody nie stało. U mnie są trudne warunki pogodowe. Ostrzeżenia przed burzą do godziny 20, o 21 mi pokazuje, że ma wyjść słoneczko. No ciekawe historie. A jutro ma być 17 stopni, 30% opadów i tak naprawdę od poniedziałku mnie 22, 24, 25, 25, 22, 20. A były u was już w ogóle takie, żeby podchodziło pod 3 dychy? Bo jakoś, powiem wam szczerze, nie wiem, a nie wydaje mi się, żebym gdzieś słyszała. Fakt faktem, ja nie oglądam, słuchajcie, w ogóle telewizji. U mnie w telewizorze to jedyne, co leci, to czasem YouTube albo coś z internetu, bo ja tej telewizji nie oglądam praktycznie w ogóle. Więc powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to tutaj się prognozuje, to wszystko. Ale czekajcie, jak mam was tutaj postawić, tak żebym sobie mogła wkładać i do was gadać. A jutro, dziewczyny, jest u mnie sobota, u was niedziela, ale jutro robię placki ziemniaczane z takim ala gulaszem węgierskim, bo już tak wczoraj wam mówiłam, że placki ziemniaczane za mną chodzą. Ale dzisiaj gadałam z synem i on mówi, mamo, a może byś zrobiła takiego dobrego placka po węgiersku, więc jutro robię placki po węgiersku, bo powiem wam, o Jezu, wieki nie były, tylko ciekawe, ciekawe jak będą się smażyć z tych moich ziemniaków,
bo powiem wam szczerze, że na 100% sukcesu przy plackach ziemniaczanych to są właśnie dobre ziemniaki. A ja mam jakieś takie zdobyczne, ale wiecie, przy Lidlu miksie smażenie placków ziemniaczanych to jest 3 minuty. Wszystko jest tak elegancko starte, jakby się to starło na tarce na drobnych oczkach, więc można robić. Także jutro będą placki ziemniaczane ze sosem. Dobrze by było nawet dzisiaj zrobić ten sos, ale powiem wam szczerze, że już nie mam siły. Także ogarnę tylko to, co najpotrzebniejsze. I idę się kąpać. Jeszcze muszę wstawić jedno pranie. Dobrze, że ja sobie powstawiałam chociaż te prania i te naczynia. Boże, kochany, coś mnie tu łaskota. O co tutaj chodzi? Powiem wam szczerze, że to jakieś... Jeszcze by się przydało śmieci wynieść, no ale jak tak pada, to najwyżej wyniosę te śmieci później. I tak. Mówię, dom to jest po prostu organizacja nie do przerobienia. Normalnie nie do przerobienia. Wiecznie coś jest do zrobienia. Dobra, już was nie zanudzę. Skończę sobie to i odezwę się do was za chwilę, jak wymyślę coś innego.